Cześć, witajcie, tu Marko, a dzisiaj pokażę Wam kredki, które już dawno miałam Wam pokazać, aczkolwiek nie wiem, co się stało, że Wam nie pokazałam, zaczęłam ich używać, jestem nimi zachwycona i bardzo Wam je polecę. Postawię mój taki ulubiony, szczególnie do takich bardzo takich, wiecie, dużych obszarów, czy takich bardzo do takich do tło do roztarcia. Także mamy tak, kreta kolor, mamy tutaj 24 kredki i to są kredki bardzo grube, typu Bambino kiedyś, takie bardzo popularne, aczkolwiek one są bardzo takie, wiecie, one mają gryfel 6,4 mm, to jest bardzo dużo. Macie małą zajawkę, jak to wygląda i powiem Wam tyle, że one ogólnie w malowaniu są takie bardzo tłuste. Zaraz Wam pokażę. Już zdejmujemy i pod spodem zdejmujemy okładkę i pod spodem mamy taką srebrną skrzyneczkę malutką, tak. Także po otwarciu kredki prezentują się mniej więcej tak. Kredki są ogólnie bardzo ładne, bardzo mega grube, dobrze się nimi maluje, dobrze leżą w ręku. Przepraszam Was, tylko przekręcę, bo coś mi tutaj się pomieszało. Tak, mega dobrze się nimi koloruje. Tak jak Wam mogę pokazać. Karta kolor, napisane jest mega kolor Austria. Po drugiej stronie mamy nazwę koloru i przede wszystkim numerek. Także możemy sobie swatche porobić, wszystko pozapisywać i powiem Wam, że one są naprawdę fajne. Fajne mają pigment, naprawdę są warte zamówienia. Tutaj mam taki bardzo naostrzony gryfel, bo ostatnio bardzo jej często używam. A mają piękny kolor, za chwilę Wam je zaprezentuję. Jak to wygląda? Widać, używałam najczęściej właśnie tego białego, teraz błękitu. Troszkę tych granatów, no bo to są moje jednak ulubione kolory. Kredki prezentują się tak, mamy tutaj po kilka odcieni, na przykład pomarańczy, czerwieni, zielone, niebieskie, nawet dwa brązy, o trzy, bo ten też jest taki brązik. Niby 24 kolory w porównaniu z tym ostatnio, co mi przyszły Bratwanner 520, wystarczają. Te 520 wydawało się, że o Jezu, że to jest tak dużo, ale bardzo zbliżone niektóre kolory do siebie, aczkolwiek, a tutaj są tylko 24 kredki, ale powiem Wam, że naprawdę to wystarcza. Ale wiadomo, szybko się będą kończyły. Także teraz Wam może zrobimy sobie kilka swatchy i zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Także za chwilkę wracam. Dobra, mam pod ręką mój zeszyt do testowania. Weźmiemy sobie czystą stronę. I oczywiście zapiszemy sobie, co to jest. Weźmiemy sobie, zapiszemy tutaj. Kreda kolor, 24 sztuki. I powiem Wam, właśnie, że te kredki bardzo mnie zaskoczyły, bo oglądałam jakiś tam filmik u jednej z Was na Instagramie i wyskoczyły mi bardzo duże kredki. Mówię, no w przedszkolu kiedyś podobne miałam. Mówię, no nie, mówię, to na pewno nie będzie fajne, aczkolwiek zobaczyłam filmiki i troszkę poszperałam na YouTubie i dużo z Was je poleca. I powiem Wam tak, to jest naprawdę bardzo fajna kredka i bardzo warta uwagi, mimo że cena jest duża, bo one chyba kosztują teraz, czy ja zamawiałam je, około 160 zł wtedy były, ale akurat miałam je w koszyku długi czas i one staniały na 130 i ja wtedy je szybko zamówiłam, a chwilę później jak po zamówieniu już były znowu za 160 czy 170 zł za 24 kredki, więc to jest bardzo dużo. Bardzo dużo, taką ilość kolorów. Także teraz troszkę Was może przybliżę, żebyście widzieli.
Dobra, troszkę Was przybliżyłam, no więcej niż się nie da, bo dzisiaj mi bardzo moje lampy dokuczają, nie współpracują, także nie wiem, czy testować ten biały kolorek, bo jego tutaj chyba nie będzie widać, mi się wydaje. Nie, nie będzie go widać. Chociaż coś tutaj niby jest, ale dobra, weźmy, że to jest ten pierwszy kolorek. Pokażę Wam na przykładzie może tej drugiej. Naples Yellow. Fajnie, że mają numerki, bo to jest naprawdę przydatne. Zróbmy sobie kwadracik. Zacznijmy tutaj cieniutko warstwę. I trochę mocniej. Zobaczymy, jak będzie się to odróżniało. Widać porównanie. Widać. Ale właśnie, powiem Wam tak, one są nawet w dotyku mega tłuste. Trochę jakby kiedyś były takie kredki świecowe. W szkołach były bardzo często potrzebne, aczkolwiek nienawidziłam ich. Chciałabym je podtemperować, aczkolwiek aktualnie nie mam temperówki do grubych kredek. Także dobra, mamy delikatnie. I na koniec weźmy mocno, naciśnijmy, niech to będzie różnica. I jak widać, mega się kruszy. Poczekajcie chwilę. Wezmę sobie tutaj mój pędzelek, aczkolwiek widzicie, to jest jak świecowe, no to jest mega tłuste, mega się świeci i mega kruszy przede wszystkim. Mamy dwa kolorki, teraz mamy orange. O, tutaj już mega fajny pigment i zacznijmy sobie delikatnie malowanie. I na koniec naciśnijmy mocniej, żeby było widać, co możemy z tego maksymalnie uzyskać. Kolor trochę jest przekłamany, widzę. Tak, jest przekłamany, bo to jest zupełnie inny odcień. Tutaj wygląda na neon, a to jest taki mega brzoskwiniowo-pomarańczowy, taki mega zgaszony kolor. Permanent Red Light. Także to jest między czerwienią a pomarańczą. Bardzo fajny odcień, ale bardzo zbliżony bardziej do czerwieni, takiej malinowej. O, delikatnie i na koniec naciskam mocno. I przy mocniejszym ściśnięciu one się wykruszają. Aczkolwiek zaraz Wam pokażę jeszcze, jak one fajnie się rozcierają przed białą kredką. Mamy tutaj Red Dark. Tutaj sobie malujemy na leciutko i na koniec weźmy na mocno kolor Mother Carmine. Kiedyś to się nazywało chyba Burgundy. To jest taki ni to bordo, ni to fiolet. No, lubię takie kolory i przede wszystkim w tych kolorowankach Disneya jest pełno tych, po numerach oczywiście kolorowanie. Ten light beżowy, o ten to ładnie maluje, mega. I mocno naciskamy. Mamy tutaj jakby dwa odcienie, może to, co możemy uzyskać malując delikatnie, a to, co możemy uzyskać dociskając kredkę. Teraz weźmiemy magenta, aczkolwiek powiem Wam, że nie wiem, czy nie pomyliło im się, bo to wygląda na mega jaśniutki, aczkolwiek jest no, w zupełnie inny kolor, zaraz zobaczycie. Na słoczu mega ciemny, magenta, faktycznie taka prawdziwa, a zobaczcie, jak to maluje. Taki leciutki, delikatny róż, prawda? Także mam wrażenie, że troszkę im się gryfel pomylił i mamy tutaj, tego Wam nawet nie przeczytam, i zobaczcie, no chyba pomyliło im się coś. Delikatnie i mocno. No ewidentnie bym dodała ten kolor do tego, aczkolwiek no jak jest, tak jest. Moim zdaniem no coś tu nie zagrało. Taka mała wtopa. Zapomniałam, że przecież te kredki mają zupełnie inne numery, a nie 1, 2, 3. Także zabieram się do spisywania. Także to by było na tyle z
z podpisywania. Ale wiecie co, może by jeszcze przetestował jedno połączenie kolorystyczne, bo bardzo mnie ciekawi, jakby połączył tą magentę, no dobra, to jest inna nazwa, ale dla mnie to jest magenta, z tą pomarańczą. Czy to fajnie połączenie wyjdzie? Dobra, także weźmy to pomarańcze i zaczniemy ją tutaj na początku delikatnie. Dobra. Teraz weźmiemy ten różowy. Najedziemy. Czy to nam wyjdzie czerwień, czy to wyjdzie nam taki mega fajny kolorek różowy. Bardzo mnie to ciekawiło teraz podczas podpisywania, że te kolory faktycznie takie są fajne, żywe, takie naprawdę przyjazne. Coś nam po środku wyszło i teraz tak jak wtedy weźmy ten biały kolorek. Wow. I zacznijmy to rozcierać. Troszkę taka malinowa czerwień nam wyszła. Pięknie się rozcierają na biało. Ale jeszcze bym chciała spróbować z blenderem. Mam tu jakiś blender od Derwent. Wyprawialiśmy sobie na chwilę ten pomarańcz. I ten róż. I weźmy ten blender. Fajnie, fajnie. Lepiej nawet blenderem niż białym, chociaż białym fajny efekt się uzyskuje, mega taki tłusty, a ten taki suchy blenderem. Także odkładam i za sekundę do Was wracam. Dobra. Także witam Was na podsumowaniu kredek, które się tak pięknie prezentują nam. Mamy swatche, mamy kilka testerów porobionych i jednak ten blender wygrywa. Także dajcie znać, co myślicie i czy Wam to się podoba, czy może macie te kredki. Jestem bardzo ciekawa i bardzo mi będzie miło, jeśli zasubskrybujecie, polajkujecie i zostaniecie na dłużej. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!